I witam w kolejnej odsłonie Flight Gear. Dzisiaj kontynuujemy temat scenerii, jako że w poprzednim odcinku nie wyczerpałem tematu, a temat jest dosyć długi. W poprzednim odcinku mogliśmy zobaczyć, jakie tutaj scenerie oferuje Flight Gear domyślnie oraz jakie można pobierać. I zobaczyliśmy też, jak sobie zainstalować customową scenerię. Była to sceneria Polski. A dzisiaj będzie kontynuacja tematu scenerii, gdzie zainstalujemy sobie własną scenerię, która zostanie zbudowana z map OpenStreetMap. I nasza sceneria może wyglądać na przykład jak na tym screenie, gdzie będziemy mogli rozpoznać budynki, ulice. Budynki będą stały dokładnie tam, gdzie stoją w rzeczywistości. Tu mamy na przykład kolejny screen. No i tak może wyglądać nasz symulator Flight Gear. Ale temat nie jest łatwy, jeżeli chodzi tutaj o OpenStreetMap to City. No jest to po prostu taki programik w Pythonie, który nam buduje sam scenerię, ale zanim to nastąpi, musimy tutaj poinstalować mnóstwo innych rzeczy i pokonfigurować parę rzeczy. Ja będę robił instalację na Windowsie. Tutaj mamy stronę, która właśnie opisuje, jak to zrobić. Niestety ten opis, no, da się przez niego przebrnąć, ale nie jest to zbyt dobrze opisane. Ja tutaj miałem wiele zagwozdek po drodze i musiałem rozwiązać inne problemy, które też nie są tu dobrze opisane. Jeżeli chodzi o instalację na Linuxa, to tutaj bardziej odsyłam do tej dokumentacji. Tu jest jej adres. Myślę też, że te wszystkie linki umieszczę też po prostu w opisie tego filmu. Tu mamy oficjalną dokumentację do OpenStreetMap to City. No i to jest bardziej instalacja też zawarta, uwzględniająca po prostu Linuxa. No i dobrze, zacznijmy tutaj instalować najpierw przeróżne rzeczy, które są potrzebne. No i najpierw zainstalujemy sobie bazę danych. Jest to baza danych PostgreSQL. Baza danych będzie nam potrzebna, jako że później do tej bazy danych stworzymy sobie całą tą bazę danych i tam sobie zaimportujemy dane z OpenStreetMap. No i w opisie tam w wiki Flight Geara możemy przeczytać, że tutaj działa to z bazą danych 9.6. Z taką wersją to zostało przetestowane. Ja też nie próbowałem tutaj się bawić z innymi nowszymi wersjami. Wziąłem po prostu tą wersję 9.6.18 i dla Windowsa 64-bitowego, więc pobierzmy to sobie. I pobieranie 170 mega. No i tutaj w katalogu pobrane przygotowałem sobie też podkatalog OSM to City, gdzie będę trzymał sobie wszystkie ściągnięte rzeczy. No i mamy tutaj naszą pobraną instalkę do bazy danych. Zainstalujmy to sobie zatem. No i dajemy dalej. Katalog, gdzie ma się zainstalować, dalej, dane, dalej. I tutaj podajemy sobie tak, mamy informację, że musimy podać hasło dla super użytkownika bazy danych. Tutaj w nawiasie mamy nazwę tego użytkownika. To jest ważne, bo tą nazwę będziemy później używali. I to hasło także jest istotne. Musimy sobie tutaj to hasło gdzieś zapamiętać, żebyśmy tego hasła nie utracili. Tak samo gdzieś sobie zapiszmy na boku nazwę tego użytkownika jako Postgres. No ja dam jakieś proste hasło, na przykład password. Ale tutaj, jeżeli to będzie i tak tylko serwer lokalny, nie będziemy go wystawiali na zewnątrz, na świat, to tak możemy tutaj dać dosyć proste hasło. Ja dałem proste hasło, żeby tutaj nie kombinować. Zresztą i tak to hasło będziecie widzieć, bo tam będę instalował, podawał skrypty, gdzie po prostu to hasło będzie i tak widoczne. Dajemy dalej. Port zostawiamy domyślnie, jak jest. Tutaj zostawiamy tak, jak jest, czyli default local. OK. I next instalujemy. I zainstalowało, ale to jeszcze nie koniec. Tutaj upewnimy się, że jest zaznaczony ten checkbox, żeby otworzyła się jeszcze aplikacja Stack Builder. Tu dajemy finish, tak, ale mamy nasz Stack Builder i tu sobie wybieramy naszą bazę danych. Dajemy next. I tu rozwijamy Special Extensions.
i wybieramy sobie PostGIS. PostGIS w wersji 2.5 dla właśnie PostgreSQL 9.6 i to jest wersja dokładnie 2.5.3. Tu mam informację, że już mam to zainstalowane, ale wy będziecie pewnie mieli bez tej informacji, jeżeli instalujecie to po raz pierwszy. No i tutaj możemy jeszcze sobie zmienić katalog, do którego mają się pobierać te ściągane rzeczy, takie jak tutaj ten PostGIS. Ja sobie to zmienię. Tak jak sobie wskazałem ten katalog Downlands OSM to City na przykład. Dajemy dalej. Tu mam troszkę przywieszkę. I pobiera. No i instalujemy, dajemy next i tu potwierdzamy licencję, tu nic nie zaznaczam, daję next, domyślnie jest ok. Tak, tu mamy parę pytań, żeby dodać zmianę środowiskową, dajemy tak. W zasadzie tutaj też i tutaj niech będzie tak. I możemy zamknąć. No i widzimy też, że tutaj pobrał tego PostGISa, to już jest zainstalowane. No i dobrze. Bazę danych zainstalowaliśmy i teraz kolejna rzecz do zainstalowania to jest środowisko Python. To jest środowisko dla programistów, gdzie programiści mogą tworzyć różne skrypty i tak właśnie cały ten OpenStreetMap to City jest napisany w Pythonie. Do tego potrzebujemy Pythona. Pobieramy. Tu wystarczy od razu i OK, zapisz. No i pojawia nam się pliczek ściągnięty Python. Odpalamy. Tutaj dodajemy sobie Python 3.8 do ścieżki, niech będzie. Dam sobie Customize Installation, bo na przykład usunę sobie dokumentację. Dobra, tu damy Next. Tutaj mamy domyślną ścieżkę, niech będzie jak jest. Dobra, nic nie będę zmieniał. No jest zainstalowane, zamykamy to, ale to jeszcze nie wszystko. Bo co do Pythona, musimy tu sobie jeszcze doinstalować te wszystkie tutaj pakiety dodatkowe. Robimy to już z linii command. Tu jest uwaga, żeby te, numpy, nie jak to się czyta, zainstalować z numpy plus mkl. Ja jednak nie starałem się o to mkl i mi działało bez tego, więc jest ok. Jeszcze jest uwaga co do tutaj tego pakietu pyproj. Ten pakiecik musi być w wersji maksymalnie 2.5.0. Jeżeli nie podamy mu wersji, jaką chcemy, to on zainstaluje najnowszą, a najnowsza jest to nowsza wersja, już nie pamiętam jaka, ale są najnowszą wersją budowanie scenerii dla OpenStreetMap. Nam się nie uda i dostaniemy błędy i nic z tego nie wyjdzie. Ale dobrze, po kolei. Najpierw odpalmy sobie konsolę. Idziemy sobie tutaj i dajemy cmd, wiersz poleceń i do wiersza poleceń musimy sobie wpisać taką komendę jak właśnie pip install i podajemy po kolei tutaj te wszystkie paczki. Tak, tutaj po kolei podawałem te paczki. Tutaj właśnie ta uwaga, że dla pyproj podajemy wersję 2.5.0, czyli jak dokładnie chcemy jakąś wersję, to robimy właśnie równa się, dwa razy równa się i podajemy numer wersji. Przy tych innych paczkach nie podałem numeru wersji, to oznacza, że te paczki zostaną zainstalowane z najnowszą wersją. Póki co mi tu wszystko inne działało na obecną chwilę. No i dajemy sobie Enter. No i teraz to wszystko będzie instalowane, ściągane z internetu i instalowane. I powinniśmy mieć wszystko zainstalowane. Tutaj jeszcze możemy właśnie wykonać komendę pip freeze, ok. I możemy sobie podejrzeć, jakie tutaj nam wersje zainstalowało. Możemy się upewnić, że właśnie mamy pyproj w wersji 2.5.0, jest ok. Tutaj autor tego artykułu na Wiki FlightGeara miał pyproj, tak, w wersji jeszcze niższej, 1.9, więc pewnie też mu działało wszystko. Tak jak widzimy, autor tutaj tego artykułu miał dużo więcej jakichś poinstalowanych pakietów, ale on tu dał właśnie uwagę, żeby się tym tak nie sugerować, bo on tutaj mógł tu sobie poinstalować dużo więcej rzeczy. Ale to jest takie minimum, jakie powinniśmy mieć, jakie mi się tu wyświetla, żeby to nam działało.
I kolejna rzecz, jaką robimy, to dodajemy sobie zmienne środowiskowe dodatkowo. Tak więc dajemy menu start, wpisujemy sobie na przykład zmienne. No już mamy edytuj zmienne środowiskowe. Wciskamy tu przycisk zmienne środowiskowe. I tutaj dajemy sobie ścieżkę. To są właśnie zmienne środowiskowe dla użytkownika i będziemy zmieniali path. I tutaj w ścieżce dodajemy sobie ścieżkę tam, gdzie jest zainstalowana nasza baza danych. Czyli podajemy sobie na przykład, to domyślne to było program files, PostgreSQL, numerek i katalog bin. Dajemy enter, ok, potwierdzamy. I kolejna rzecz to dodajemy sobie zmienną systemową. Będzie to zmienna o nazwie fgroot i tu dajemy nowa fgroot i tutaj podajemy ścieżkę tam, gdzie mamy zainstalowanego flight gear i dodatkowo jeszcze z katalogiem data. Także tak to wygląda. Dajemy OK. I OK, i OK. No i teraz dobrze jest dla pewności zrestartować Windowsa. Nie wiem dokładnie, jak jest w Windowsie 10, ale kiedyś te Windowsy zawsze wymagały restartu. Jeżeli wiesz lepiej, że nie trzeba restartować podzmiennych środowiskowych, to nie restartuj. Ja sobie zrestartuję. I teraz dalej tutaj w instrukcji mamy, że musimy sobie pobrać po prostu projekt OpenStreetMap to City. Specjalny projekt dla FlightGeara, dzięki któremu będziemy mogli sobie właśnie stworzyć scenerię na podstawie OpenStreetMap. I tu mamy dwa linki. Mamy link do danych i link do OpenStreetMap to City. No i ściągamy to sobie po kolei. Tu mamy download i po prostu pobieramy zipa. OK. I co do danych, tak samo pobieramy. Tak samo. No i to są te właśnie projekty napisane w Pythonie. Tak, tu mamy .py, to jest właśnie rozszerzenie pythonowskie, czyli ten cały projekt OpenStreetMap to City jest po prostu projektem napisanym w Pythonie, dlatego musieliśmy też właśnie instalować Pythona. I tutaj jeszcze kolejna rzecz, którą musimy pobrać, jest to projekcik Osmosis. Wchodzimy tu sobie i no i tu w zasadzie co trzeba, to trzeba kliknąć ten link. I tu się okazuje, że to nie istnieje. Może się wydawać, że jesteśmy już w czarnej D, ale jednak wystarczy tutaj usunąć ten pliczek zip ze ścieżki i wejść do samej ścieżki Osmosis Build. I voilà, mamy paczki do pobrania. I pobieramy ostatnią, najnowszą wersję. To będzie wersja 0.4.7 w moim przypadku. I pobiera się. No i tutaj mam katalog Downloads pobrane, gdzie mam tu moje pobrane paczki. Teraz przejdźmy do katalogu tutaj po lewej stronie. Przejdźmy do katalogu moje dokumenty FlightGear, tam gdzie mamy wszystkie nasze pliki do FlightGeara i tutaj stwórzmy sobie na przykład nowy folder OpenStreetMap to City Work, czyli taki folder roboczy dla OpenStreetMap. I tu sobie rozpakujmy wszystkie te paczki, które pobraliśmy. I Osmosis, tylko tutaj niech będzie do katalogu Osmosis. Ja tu sobie jeszcze pousuwam te zbędne nazwy branży jak master. Tu też. I tu usunę sobie wersję. Niech będzie po prostu katalog Osmosis. No i takie nasze środowisko pracy sobie przygotowaliśmy. I teraz przejdźmy sobie od razu na razie tutaj do tego linku do projektu OpenStreetMap, gdzie tak możemy pobrać dane, jakie zawiera ta mapa OpenStreetMap. Tu mamy po pierwsze podział na regiony. Na razie tutaj mamy pierwszy podział na kontynenty. Naszym zadaniem jest stąd pobrać sobie pliczek PBF z danym regionem, który nas interesuje. Oczywiście możemy pobrać tutaj całe te wielkie regiony jak kontynenty, ale to no nie polecam tego ze względu oczywiście na ilość czasu, jaką będziemy potrzebowali później do wygenerowania z tego scenerii.
Ja tu sobie wejdę w Europę i dalej w Polskę. Tak, tu też mamy, tak, moglibyśmy sobie wybrać na przykład też całą Polskę. To waży 1,1 GB. Byśmy sobie pobrali ten pliczek PBF. Ale ja sobie jeszcze wejdę w Polskę i wybiorę tylko województwo. Chciałbym zrobić scenerię w okolicach Warszawy, więc wybiorę województwo mazowieckie tutaj i klikamy w ten link OSM PBF, to waży 136 MB. I zapisujemy. No i się ściąga. No i w moim katalogu pobrane mamy pliczek pobrany, mazowieckie, latest OSM. No i teraz idźmy dalej tutaj z instrukcją. Teraz musimy stworzyć bazę danych. Tutaj mamy komendę, tak, create db, stwórz bazę danych, kodowanie UTF-8. Nazwa użytkownika Postgres, jeszcze raz Postgres, to jest jakby właściciel nazwa, to jest ten sam użytkownik Postgres, to jest ten sam użytkownik, który został stworzony przy tworzeniu bazy danych, przy instalacji bazy danych, tam to było widać. A to ostatnia nazwa, to jest nazwa naszej bazy danych. Tu możemy sobie podać dowolną nazwę. Skopiujmy to sobie do linii command, czyli otwieramy cmd i wklejamy sobie to w linię command. I ja moją tutaj bazę danych nazwę Warszawa, jako że chcę tutaj wygenerować sobie lokację Warszawy. Enter i hasło, to samo co podawaliśmy przy instalacji bazy danych. U mnie jest to password i zrobione. No i teraz musimy wykonać te kolejne komendy, tylko tutaj dbname podmieniamy na Warszawę albo na twoją nazwę bazy danych, jaką tam sobie nazwiesz. Więc wróćmy do linii komend. Ja to sobie może też powiększę to okno od razu. I wywołajmy kolejną komendę, która doda rozszerzenie do bazy danych PostGIS. No i tu zmieniamy nazwę na Warszawa w moim przypadku. Hasło do bazy. OK. I kolejna, trzecia komenda też dodaje rozszerzenie Hastor. Wklejmy to sobie i ja tutaj zmieniam nazwę na Warszawa. Password. Dobrze. I kolejna, kolejna komenda. Tutaj podajemy plik z katalogu Osmosis Script. Podajemy pliczek ze skimą, z pewnym tutaj wywołaniami zapytań SQL. Czyli jak wejdziemy sobie do katalogu Moje dokumenty Flight Gear, mamy tutaj nasz katalog Work, który sobie stworzyliśmy. Tu jest katalog Osmosis. Tak, weźmy sobie Osmosis Script. No i tu musimy podać tak ścieżkę i nazwę tego pliczku ze skimą wersji 0.6. Jeżeli to sobie podejrzymy, to widzimy, że właśnie tutaj mamy różne zapytania do bazy danych, które na przykład stworzą odpowiednie tabele, które tam są potrzebne właśnie dla OpenStreetMap, po to, żeby później wczytać całą scenerię z OpenStreetMap do właśnie naszej bazy danych Warszawa. Dobrze, wywołajmy sobie tą komendę. To będzie to. Ja tu sobie wkleję gotową komendę. Tu sobie zmienimy tylko nazwę na Warszawa. Tak, czyli podajemy nazwę użytkownika Postgres i całą ścieżkę do tego pliczku. Oczywiście tutaj nazwa użytkownika będzie inna, bo to będzie twoja nazwa użytkownika i baza danych też może być inna. Jeżeli nie będziesz tworzył scenerii dla Warszawy, tylko inną, to sobie możesz to inaczej nazwać. I generujemy password. OK. I wywołało się zapytanie. Tu widzimy, co się stało. Tam podadowało tabelę głównie. I wywołujemy kolejną komendę. To jest też wywołanie kolejnego pliku SQL, żeby tam kolejne rzeczy pododawał do naszej bazy danych. Skopiuję sobie tę komendę i tu sobie zmienię nazwę na Warszawa. Password. Poszło. Także to mamy zrobione. Tu już sobie ten pliczek mazowiecki pobrałem. Teraz idziemy do katalogu Osmis Bin, czyli CD. Jaki to jest dokument? Flight Gear i OpenStreetMap Work. Osmosis i dalej. Chyba jeszcze Bin, tak? Bin.
Nie jesteśmy w tym katalogu, bo teraz będziemy wywoływali, tak, w tym katalogu jest aplikacja Osmosis i musimy ją wywołać tutaj z odpowiednimi parametrami. I co my tu mamy? Tutaj do tego narzędzia Osmosis podajemy takie parametry jak przeczytaj plik, ten PBF, który pobraliśmy. U nas to będzie mazowieckie latest OSM PBF. Tak, czyli przeczytaj ten plik i podajemy mu granice, tak, taki box, tak, z granicami. I tu podajemy współrzędne tych granic. Tu jeszcze mamy top. Współrzędne graficzne tego boxa, tego prostokąta czy kwadrata, który chcemy wyznaczyć sobie, tak, w ten sposób wyznaczymy sobie przestrzeń z tego mazowieckiego. Ja tutaj wyznaczę sobie okolice Warszawy. I następnie, tak, mamy zapisz mi nowy plik. No i tu będzie na przykład, ja tu sobie dam, że to będzie Warszawa. Ale teraz tak, pytanie, jak sobie tutaj najlepiej wyznaczyć te współrzędne graficzne. Oczywiście możemy się posłużyć jakąkolwiek mapą, czy po prostu musimy odczytać, no, współrzędne graficzne. Tak, na przykład top to będzie północ, left, tak, czyli lewa strona to będzie zachód, bottom, czyli dół, czyli południe i prawa strona to będzie wschód naszych współrzędnych geograficznych. Ale do wyznaczenia sobie takich współrzędnych najlepiej tutaj posłużyć się tym programikiem. Jest to TerraGear GUI. Kolejne narzędzie stworzone przez właśnie programistów. To jest bardziej, to służy do tworzenia scenerii. My tu sobie pobierzmy to. Tu mamy Windows Builds. Klikamy i mamy paczkę do pobrania. Pobierzmy sobie. No i teraz tutaj w moim katalogu, gdzie pobieram sobie rzeczy, mam tą paczkę zip z TerraGeara. I rozpakujmy to sobie do folderu. Dobrze, weźmy to wyżej. To usunę. No i mamy tutaj ten katalog. Weźmy sobie, uruchomimy teraz tą aplikację. No i tak się prezentuje aplikacja TerraGear GUI. Tu musimy sobie przejść na zakładkę Downloads. Tak, i mamy mapę. No i z tej mapy musimy tu sobie na przykład wyznaczyć obszar, który chcemy z kolei przenieść później jako scenerię do FlightGeara. Ja tu sobie zrobię okolice Warszawy. Tak, raz, że sobie pobrałem całe województwo mazowieckie, więc w sumie mógłbym sobie też i wygenerować pewnie całe województwo mazowieckie. Ale ja to tylko przytnę do mniejszego obszaru, do Warszawy, żeby też generowanie tego całego obszaru nie trwało zbyt długo. Wygenerowanie tutaj dużego obszaru Warszawy też zajmie sporo godzin. No dobrze, tu mamy, tak, tu mamy więcej granicę mazowieckiego i tak samo z tej strony. I tu dajemy select area, czyli wyznaczamy sobie obszar. Weźmy sobie taki troszkę też dosyć duży. Ale też nie przesadzajmy. Mi się to będzie generowało może z 5 godzin, może więcej. Zależy też właśnie też, jakie macie procesory, ale im większy tutaj teraz obszar wybierzemy, tym czas oczekiwania na wygenerowanie scenerii będzie, no, się wydłużał. No ja sobie wybiorę coś takiego, jest to też całkiem spory obszar. Tu co najważniejsze, mamy nasze współrzędne graficzne, tak, naszego tutaj zaznaczonego boxa. No i oczywiście te współrzędne graficzne posłużą nam tutaj, żeby wykonać to polecenie, które widzieliśmy wcześniej w przeglądarce, czyli ten Osmosis, przeczytaj plik, dajmy tu home i jedźmy, tak, Osmosis, przeczytaj plik i tu będzie ścieżka do mojego pliku, tylko ja tu mam nazwę mazowieckie. Tak, żeby pokazać, tak, czy to jest ten plik i musimy podać do niego ścieżkę, jego nazwę, czyli mazowieckie latest OSM PBF. Także jest to. Dalej mamy te granice i podajemy top. No i tu dla ułatwienia podałem sobie, tak, w kwadratowych nawiasach, którą wartość trzeba przepisać tutaj z tych pól. Czyli top to jest latitude max. No i to czytujemy latitude max, to mam 52,62. Tu sobie usuńmy to i wpisujemy wartość. 52,62. Dam tylko dwie liczby po przecinku, powinno wystarczyć. Lewa strona to będzie longitude min. I longitude min to będzie wartość 20,33. Więc tutaj wpisujemy sobie 20,33,
Bottom to będzie latitude min. Latitude min to będzie 51,99. Więc usuwamy to i wpisujemy 51,99. I prawa strona to będzie longitude max. I longitude max to będzie 21,82. 21,82. No i sprawdźmy, tak? Góra, tak, wyższa wartość 52, bottom, niższa wartość powinna być 51, jest ok. I lewa strona 20, prawa 21, więc też się zgadza. I dalej mamy parametr, gdzie to ma się zapisać. I podajemy całą ścieżkę do naszego tutaj, ja to sobie podam do mojego katalogu Downlands. Tylko tu sobie zmienimy nazwę i wpiszę sobie, że to jest Warszawa. No i z opiskiem kropty, że to jest właśnie, tak będę wiedział, że to jest ten, moja Warszawa przycięta właśnie do tego boksa. No i zatwierdzamy i tutaj nam narzędzie Osmosis przycina teraz tą scenerię całego mazowieckiego. Tak, całą scenerię mazowieckiego przytnie nam tylko do tego boksika. No i komenda wykonała się. I teraz w naszym tutaj katalogu pobrane mamy ten nasz pliczek, który sobie przycięliśmy. Jest to Warszawa cropped. Jest OK. I jeszcze kolejna sprawa. Ja tu sobie skopiuję te współrzędne, bo później jeszcze raz będziemy je potrzebować. Ja sobie to po prostu wkleję do notatnika, żeby mieć je pod ręką. I idziemy dalej. Teraz kolejnym krokiem jest znowu użycie tego programu Osmosis. I tym razem ten nasz pliczek przycięty, naszą Warszawę cropped, musimy sobie zaimportować do bazy danych. Czyli wykonujemy tą komendę, ja tu już sobie ją przygotowałem, wkleję sobie i tak. Mamy tak, czytaj mi z pliku, podajemy ścieżkę i nazwę naszego pliku przyciętego, czyli u mnie jest to warszawa.bf. I zapisz do bazy danych, tutaj nazwa naszej bazy danych to jest u mnie Warszawa. No i host, localhost, port domyślny naszej bazy jest OK. Użytkownik, Postgres, ten główny użytkownik mojej bazy i hasło do mojej bazy danych to jest u mnie password. I dajemy Enter. No i teraz musimy trochę poczekać. To też potrafi dłużej potrwać, jeżeli wybraliśmy sobie dosyć dużą scenerię. No i nasza sceneria z OpenStreetMap w Warszawie została wgrana już do baz danych. I wykonujemy kolejne komendy do bazy danych. Jest to tutaj tworzenie indeksów. Musimy stworzyć 3 dodatkowo indeksy. To chyba nie jest wymagane, ale dobrze to zrobić. Będzie nam to szybciej działało. Po prostu baza danych będzie szybciej wtedy wykonywać pewne wyszukiwania w bazie danych. Więc wykonajmy sobie pierwszą komendę. I zmieńmy tu nazwę na Warszawa. Enter, password. To pierwsze tworzenie indeksa trwa zazwyczaj dłużej niż te dwa kolejne wywołania, więc tu znowu trzeba będzie chwilę poczekać. I pierwszy indeks został stworzony. Wywołujemy drugą komendę. Teraz powinno pójść szybciej. Warszawa, enter. I hasło, password, enter. I druga komenda się wykonała z indeksem i teraz wklejamy trzecią komendę i zmieniamy nazwę bazy danych na Warszawa, enter, password i zrobione. Te komendy wywołane i teraz tworzymy pliczek INI. I zróbmy to tak, że wejdźmy sobie do katalogu mojej dokumenty FlightGear. I w moim roboczym katalogu stwórzmy sobie nowy katalog Projects. OK. Tu sobie zróbmy osobny też katalog, bo jeżeli będziemy chcieli tworzyć więcej scenerii, to możemy to sobie później nazywać po katalogach. Tu sobie stworzę po nazwie Warszawa.
Tak, później jakbyśmy chcieli sobie zrobić inny region, nie wiem, Gdańsk, to możemy sobie stworzyć katalog Gdańsk. I tutaj sobie dodamy nowy plik. Tak, plik tekstowy. Niech to będzie tak, jak tutaj jest w instrukcji, params ini. Txt usuwamy. Tak. I edytujmy to sobie. No ja przekleję to wszystko, co tutaj autor tego artykułu podał. Tak, dotąd. I wklejmy sobie do naszego pliku. No i pozmieniajmy tu sobie te nazwy. Prefix u mnie niech będzie Warszawa. Dalej mamy path to scenery. I tutaj musimy podać sobie ścieżkę. Najlepiej do terracing. Czyli wejdźmy sobie tu do mojej dokumenty flight gear terracing i skopiujmy całą tą ścieżkę. Tutaj autor artykułu podawał dwa backslashe. Nie wiem w zasadzie, czy trzeba dwa, czy wystarczy jeden, ale niech będą dwa. Tak mi działało. Tutaj podajemy teraz output, czyli gdzie ma się wygenerować nasza sceneria, czyli w jakim katalogu. U mnie to będzie katalog Flight Gear. O tutaj. I dalej Custom Scenery. I tutaj nazwijmy to sobie bardziej po naszemu. Niech to będzie Warszawa. I dalej może być. I ja sobie ten katalog oczywiście musimy sobie jeszcze stworzyć, bo on nie istnieje. Czyli przychodzimy tu sobie do mojej dokumenty Flight Gear, Custom Scenery i tu tworzymy sobie nowy katalog i podajemy tą samą nazwę. OK. Czyli mamy nasz output, tu będzie tworzona nasza sceneria. I ścieżka do danych dla OpenStreetMap to City. I tu jak widzimy jest to ścieżka do katalogu, do tego co rozpakowywaliśmy sobie tutaj. O. I skopiujmy to sobie i podajmy tu sobie naszą ścieżkę. OK. Dalej podajemy ścieżkę tam, gdzie jest Flight Gear zainstalowany. I tam jest właśnie taki programik FGLF. No i mi jest to program Files, Flight Gear. Tak, i w bin. I tu jest ten programik, więc skopiuję sobie ścieżkę i podajemy własną ścieżkę. OK. Dobrze, dajmy też te podwójne backslashe. Dobra. Co my dalej? Host bazy danych. Localhost jest OK, port domyślnie jest OK. Nazwa naszej bazy danych, czyli Warszawa. W moim przypadku. Użytkownik jest OK i hasło do naszej bazy danych, czyli password u mnie. I tu mamy jeszcze inne mnóstwo innych parametrów, które możemy sobie ustawić. Ja skorzystam z tych, które tutaj podał autor tego artykułu na stronie internetowej. Ale jeżeli chcemy sobie znaleźć opis tych właśnie parametrów wszystkich i co one znaczą i co tam można ustawić, no to musimy sobie to znaleźć tutaj na stronach tej dokumentacji OSM2City. I mamy właśnie wszystkie te parametry opisane. Tak, na przykład path to scenery, czyli tą scenerię do terracing, co sobie podaliśmy, bo z niej będzie też ten builder scenerii z OpenStreetMap korzystał. Na przykład tak jako elewację będzie korzystał z tego. Tak, i tu mamy wszystko opisane, tak, co do budynków, jak mają być generowane i tak dalej. Mamy tutaj wszystko ładnie opisane. Mamy też przykłady, jak to co wygląda. Na przykład tak europejski styl dachów, że są bardziej czerwone dachy. Tutaj jest nieeuropejski styl dachów. Także tutaj można sobie już samemu to poczytać. Wróćmy do naszej instrukcji, co dalej. Dalej została ostatnia komenda do wykonania, która już wygeneruje nam naszą scenerię w końcu. Najpierw przejdźmy sobie do naszego katalogu Projects. Oczywiście w konsoli, czyli tu się muszę cofnąć dwa razy i wchodzimy w Projects. Tak, przypominam, że w tym Projects, jak dam tu sobie, tak, mamy katalog, nasz katalog Warszawa, a w tym katalogu jest nasz pliczek INI, params INI, który przed chwilą sobie tworzyliśmy. Ale zanim uruchomimy tą ostatnią komendę generującą naszą scenerię, musimy się upewnić, że
mamy tą scenerię pobraną, na przykład w TerraSync, tak, ponieważ tam podaliśmy ścieżkę do TerraSync, że to będzie bazowa sceneria do budowania nowej scenerii z OpenStreetMap. I musimy się upewnić, czy mamy pobrane kafle na przykład w okolicy Warszawy, tak, to co ja będę generował. No bo jeżeli nie, to musimy to sobie kafle pobrać. Możemy to zrobić na dwojaki sposób. Możemy w sumie no, po prostu wsiąść w samolot w Warszawie i tam polatać po okolicy i po prostu przy automatycznym pobieraniu scenerii TerraSync automatycznie tą scenerię sobie pobierze. Albo możemy użyć tego programu TerraMaster. Ten program pokazywałem w poprzednim odcinku o scenerii, jak go pobrać. No i tu możemy sobie po prostu wybrać kafle, które chcemy sobie pobrać i dajemy tutaj wtedy synchronizuj. No i te kafle brakujące zostaną przedpobrane. Ja tu widzę, że mam akurat wszystko pobrane, więc jest ok, nie muszę nic pobierać. No i możemy wrócić do wywołania naszej ostatecznej komendy. Ja tu sobie wkleję przygotowany szablon. I co tutaj mamy? Tak? Musimy podać ścieżkę do właśnie projektu OpenStreetMap2City. I tam jest Pythonowy skrypt do budowania właśnie kafelek. I musimy sobie podać tą naszą ścieżkę, gdzie rozpakowywaliśmy ten właśnie paczkę OpenStreetMap2City. No i u mnie to jest w katalogu właśnie tym work. Dalej mamy flagę F, gdzie podajemy nasz plik ini. I u nas jest to w katalogu Warszawa. Tak, bo przypominam, że jesteśmy w katalogu Projects, gdzie jest katalog Warszawa i dalej jest plik params ini. I na końcu mamy taki format zapisywania współrzędnych. Tutaj też to widzimy. I ten format to jest, że najpierw jest podany ten box obcięcia, tak, tej scenerii. To jest ten kropt, który sobie zrobiliśmy wcześniej komendą przy właśnie obcinaniu regionu z mazowieckiego tego obszaru Warszawa. I podajemy współrzędne właśnie zachód, południe, wschód i północ. I ja to sobie przygotowałem tutaj właśnie, tak, przepisałem sobie te komendy na boku, żeby je mieć teraz pod ręką, bo teraz się właśnie przydadzą. No i tak, west, zachód to jest left, lewa strona boxa. Czyli przepisujemy cyferkę 20.33. I tu dalej zostawiamy podkreśnik. Nie wiem, czy to widać. O. Zostawiamy podkreśnik. Dalej mamy południe. A południe to jest inaczej bottom. U nas bottom było 51.91. 51.99. East, czyli wschód. Wschód to jest prawa strona boksa, czyli 21. 82. I północ, czyli top. U nas top to 52.62. Na końcu mamy jeszcze parametr P i to jest liczba procesów, które równolegle mogą obrabiać właśnie tą scenerię, tworzyć tą scenerię w zasadzie. Tutaj warto podać taką liczbę, ile mamy rdzeni procesora. Ja podaję rdzeni fizycznych. Ja mam 4 rdzenie fizyczne, więc podam 4. Tu jeszcze warto zajrzeć sobie pod ten link, gdzie mamy właśnie opis tej komendy do budowania właśnie scenerii. Ten build tiles. I mamy tutaj, co oznaczają te wszystkie parametry, tak? Te boundary na przykład. Tak, i tu widzimy ten format. Tu też jest właśnie wyjaśnione, co to jest gwiazdka. Czasami trzeba podać tutaj z gwiazdką. No i to jest gwiazdka, jest dla zachodnich długości geograficznych. Są negatywne, tak na przykład jak dla Ameryki, wtedy właśnie używamy tego znaku jeszcze gwiazdki przed tutaj podaniem tych wartości. Tak, mamy też opis tego parametru P, czyli właśnie ilość równoległych procesów, które chcemy odpalić, żeby zwiększyć moc obliczeniową, tak żeby ta sceneria szybciej nam się wygenerowała. No i pozostaje nam ostatecznie wywołać tą komendę, czyli dajemy Enter i ruszyło. Tak jak zauważyłem po drodze generowanie tej scenerii, przy generowaniu tej scenerii mogą pojawić się jakieś błędy. Niestety na przykład tak mi się stało na Wrocławiu, co bardzo żałuję, bo tutaj na przykład okolice Wrocławia się trochę wyrenderowały, znaczy ta sceneria się stworzyła, ale na przykład centrum Wrocławia mi się nie stworzyło samo. I tam trochę południowa część, dzielnica Krzyki mi się nie wygenerowała.
Także czasami są jakieś błędy przy tym generowaniu, niestety. Mogą się pojawić i nie wszystko się, tak jakby nie cała sceneria zostanie wygenerowana poprawnie. No ale to, co się nam zdąży wygenerować, zdoła się wygenerować, to się wygeneruje i te budynki tam będą. Także ja na razie próbowałem generować właśnie okolice Wrocławia i Warszawy. No, we Wrocławiu miałem problemy, w Warszawie tutaj raczej chyba wszystko wygląda ok. No i teraz ten proces trochę długo potrwa. Ja tutaj oczywiście utnę, nie będziemy na to czekać, bo to może potrwać ładnych parę godzin. Najlepiej sobie takie coś zapuścić na noc chyba, bo wtedy można zostawić komputer w spokoju, żeby to sobie robił przez całe te 8 godzin. I taką scenerię, którą mniej więcej zaznaczyłem, taki mój Core i7 powinien sobie z tym poradzić. No i ja już jestem po wygenerowaniu całej scenerii tam okolic Warszawy. I teraz możemy sobie wejść właśnie do mojej dokumenty FlightGear i w Custom Scenery. I zobaczymy sobie tutaj ten nasz katalog Warszawa, że on tak zawiera wyrenderowaną scenerię. Tak, są te współrzędne tutaj Warszawy i wszystkie pliki, na przykład budynki. I w moim przypadku to waży no 1,5 giga, także całkiem też sporo. No i w tej chwili mam dwie customowe scenerie. Mamy właśnie tą scenerię Polski, którą instalowałem odcinek wcześniej, gdzie pokazywałem, jak zainstalować sobie scenerię Polski, gdzie właśnie możemy sobie pododawać dzięki temu budynki przy lotniskach i jakieś też ma tutaj ta sceneria inne takie znaczące budynki w różnych częściach Polski. No jest moja Warszawa, którą sobie sam wygenerowałem. Uruchommy teraz FlightGear i przejdźmy sobie tu do dodatki. I tu mam na razie włączoną tylko tą jedną scenerię Polski. Dodajmy sobie teraz tą moją wygenerowaną, czyli idziemy do mojej dokumenty FlightGear, Custom Scenery i wskazujemy ten katalog z Warszawą, wybierz folder. Jest dodane. Z tym, że tutaj warto pamiętać o tym, że sceneria z OpenStreetMap powinna być wyżej, może najlepiej na pierwszym miejscu, żeby być pewnym, że te budynki zobaczymy. Tak, jeżeli ja tu mam zainstalowaną tą scenerię Polski, którą pobrałem odcinek wcześniej z GitHuba, jeżeli włączę to jak jest teraz, to nie zobaczymy budynków wygenerowanych przez OpenStreetMap, więc musimy to przenieść sobie wyżej Warszawę. Tak, Warszawa jest wyżej, poniżej będzie Poland. Czyli priorytetem będzie ta sceneria z OpenStreetMap, a dodatkowe rzeczy będą tutaj pobierane z tej scenerii Polski. I wybierzmy sobie tutaj Warszawę, jeżeli nie jest Warszawa, dobrze, lećmy. No jesteśmy w symulatorze. Na razie tutaj chyba niewiele widać z kokpitu, widzimy tylko scenerię, tak, lotniska dodaną przez customową scenerię Polski, którą instalowałem odcinek temu. Budyneczków jeszcze z OpenStreetMap chyba z tego poziomu nie widać, ale zaraz się wzniesiemy w powietrze i zobaczymy, jaki to będzie widok z powietrza. Weźmy sobie jeszcze w opcję renderowania, bo tu upewnimy się tak. Po pierwsze budynki musimy mieć właśnie OpenStreetMap, więc dzięki temu dopiero będą te budynki widoczne. I tutaj też warto dać, jeżeli chodzi o randomowe obiekty, to po prostu wyłączamy to, tak? Czyli dajemy disabled. I tutaj też rekomendują w dokumentacji, żeby wyłączyć sobie shader urban. Po prostu wyłączyć go maksymalnie na lewą stronę dać. Dlatego, że nie będziemy już z tego korzystać, bo będziemy mieli już budynki postawione jako bryły, a nie jako shader. No oczywiście podczas lotów poza scenerią OpenStreetMap warto sobie to później poprzywracać. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia. Dajmy sobie szybki start. No i wznieśmy się od razu w powietrze. Tutaj widzę, że ilość klatek mi już spadła. Mam około 20-23. Normalnie miałem 30. Dobrze, sobie włączę autopilota, żebym nie musiał tutaj pilotować i się rozglądać.
Tu widzimy scenerię lotniska, Warszawa. A w oddali widzimy budyneczki dodane przez OpenStreetMap. Ja tu całkiem spory i rozległy teren zrobiłem, więc tutaj te poszczególne domki. Widać, że są renderowane. Dobrze, dajmy sobie widok zewnętrzny. Zobaczmy sobie, jak to widać. Tutaj te obiekty przemysłowe, coś tu nie wszędzie chyba się wygenerowało właśnie. Chociaż nie wiem, może tutaj rzeczywiście nic nie ma ciekawego. W każdym razie tutaj mamy poszczególne domki i to już są domki tak w rzeczywistości. Tutaj już nie ma lipy, że tak powiemy. To już nie są jakieś randomowe powstawiane domki albo gdzieś tam stoi domek. Tylko tu już mamy ulice i domki tak, jak to jest w rzeczywistości, bo to jest po prostu wzięte z mapy. Jeżeli rozpoznajesz okolice i wiesz, że to na przykład mieszkasz w tym domku, to jest właśnie tak, to będzie dom tam stał. Widzimy też drogi, mamy też samochody poruszające się po drodze. To są chyba takie płaskie bitmapy, ale to w zupełności wystarcza do takiego symulowania ruchu ulicznego. Ja się w sumie oddalam z Warszawy, bo w drugą stronę mamy centrum, więc sobie wykręcę. Dobrze, dajmy heading. Polećmy bardziej na północ. Może coś takiego. Tak, także to dosyć rozległą scenerię sobie wygenerowałem też wokół Warszawy, więc tu widzimy też i różne najrozmaitsze małe domki. Tu nawet w lesie coś stoi. Może po prostu tekstura terenu nie jest dobrana odpowiednio. Tak, mamy też trakcje kolejowe. To też zostało wygenerowane przez OpenStreetMap. Tutaj widać, że te tekstury, znaczy te drogi czasami jakby wchodzą pod ziemię, to nie jest też tak dobrze zrobione, ale to może trzeba się też pobawić tymi parametrami w pliku INI i tam sobie to wszystko jeszcze poprawiać, tylko to wymaga no, dłuższej zabawy, bo no, generowanie takiego terenu jednak trochę trwa. Tam w oddali widzimy, że jeszcze mi się nie wczytały budynki z OpenStreetMap. Tu mamy budynki z Custom Poland Scene. Zobaczmy sobie drogi. Tak, mamy samochody. Lecimy teraz w stronę bardziej centrum tutaj. Tu już widać, że się jakieś budynki wczytały. Tak, tu się doczytało też, jakieś drogi się wczytały. Znowuż nie widać Pałacu Kultury, ale ogólnie jest super, jest świetnie, że takie coś można sobie zrobić i mieć rzeczywiście realistyczną scenerię Warszawy i budynków, mniej więcej tam, gdzie stoją. Tutaj jest stadion. Dobrze, wykręćmy sobie jeszcze bardziej w lewo. No ilość klatek mi znacznie spadła, mam 14, 15, gdzie normalnie miałem 30 bez OpenStreetMap. Także trochę to wymaga mocy procesora dla i karty graficznej do renderowania tego wszystkiego. Aha, widzę Pałac Kultury, ale tylko jego wierzchołek chyba. Tutaj widzimy, kurde, coś jest nie tak. Jak tu dam zooma? Tak, tu widzimy wierzchołek. No chyba tu będzie Pałac Kultury, jeżeli się nie mylę. Tu chyba mamy budynki dworca kolejowego i autobusowego. O ile znam Warszawę, ale znam średnio.
No ten Pałac Kultury, coś to jest nie tak z Pałacem Kultury. Coś nie mogę uzyskać wyglądu tego pałacu. A szkoda, bo myślałem, że zrobię sobie ładnego screena jako pierwszą planszę na YouTube'a, żeby było tutaj tak. Mamy Pałac Kultury, mamy scenerię Polski w Flight Gear. No ale nic, trudno. Tak to się prezentuje. Także ma to jeszcze jakieś tutaj błędy. No nie wiem, czemu jakby część budynku się tylko wczytała. Jeden wierzchołek tego Pałacu Kultury się wczytał. A samego budynku nie widać. No ale jeżeli znacie Warszawę, to pewnie tutaj możecie się dobrze zorientować co do właśnie rozkładu ulic, ułożenia budynków i tak dalej, co czym jest. Ja tutaj do końca nie znam Warszawy, więc ciężko mi powiedzieć. Także generując taką scenerię, tak, stworzyliśmy sobie bazę danych, nazywałem ją Warszawa. Oczywiście tworząc inną scenerię, musimy jakby powtórzyć te wszystkie kroki od momentu tworzenia bazy danych. Możemy na przykład generując na przykład Wrocław, możemy stworzyć sobie bazę danych Wrocław, znowu powtórzyć te wszystkie tam komendy, żeby tą bazę danych zbudować, pododawać tam tabele, później ściągnąć tam plik z OpenStreetMap, ściągnąć na przykład województwo dolnośląskie, znowu wyznaczyć sobie region, na przykład Wrocławia, zaimportować ten region do bazy danych. O, teraz mi strasznie klatkuje. Dobra. Tak i tak dalej. Powtórzyć całą tą procedurę generowania tej scenerii, po prostu wrzucić scenerię do nowego katalogu, na przykład tam w Custom Scenery, na przykład będzie to już teraz katalog Wrocław i tak dalej, tak? Też osobno wygenerować sobie plik INI. Także no, jest dużo roboty, żeby sobie pogenerować takie scenerie. Nie wiem, czy udałoby się wygenerować scenerię całej Polski. Na pewno by to trwało bardzo długo. Może parę dni, nie wiem, ale nie wiem też, czy by się udało, bo na przykład we Wrocławiu niestety mi tam ten build scenerii trochę się wywalił. No i na tyle się wywalił, że chyba przerwał działanie i tylko wygenerował mi część scenerii. Także no niestety nie zawsze to chyba działa też poprawnie jeszcze. Jakieś tam może parametry są w tych mapach, z którymi build sobie nie radzi do końca. No ale tutaj z Warszawą chyba jest w miarę okej. Okay. Jeszcze zobaczmy sobie, jak to wygląda w nocy. Dajmy sobie evening. Ale też nawrócę z powrotem. No, nic nie widzę. No strasznie mi klatkuje. Nie wiem, czy to też wina tego, że nagrywam i mi to jeszcze bardziej zabiera mocy. Dajmy sobie latarkę i świetlmy ten panel, bo ja tu nic nie widzę. No co jest? Okej. Tak wygląda sceneria Warszawy i jeszcze także tak się to prezentuje nocą. Te budyneczki mają też tekstury tak, ze światłami, są światła ulic i straszne klatkowanie znowuż. No, na dodatek dzisiaj mam gorącą temperaturę, mam 27 stopni w domu, jest strasznie upalnie. I komputer się też, mój laptopik mocno grzeje teraz. Dobrze, zmieńmy czas może na dusk.
No tutaj chyba jednak nie cała Warszawa mi się wygenerowała. To na pewno brakuje. O, chociaż się doczytało, a tutaj? Tu się coś nie chce doczytać. Może się jeszcze doczyta. Tu widzimy na przykład samochody, oświetlenie, czerwone lampy. To by pasowało do czerwonych lamp samochodu, ale też z drugiej strony powinny być białe lampy. Ale nie widać. No i chyba rzeczywiście mam jakiś placek, który mi się nie wygenerował. Możliwe, że też był jakiś błąd przy tam tworzeniu scenerii i tutaj część tej scenerii odcięło. Po prostu się nie wygenerowała. Także jednak są trochę problemy z tym. Okej, znowu mam klatkowanie. To też jest jakby obszar chyba niewygenerowany. Czy się jeszcze doczyta? Doczytał się, dobra. A jak tutaj? No tutaj mamy trochę plamę. Bez budynków. No i dobrze, tak to wygląda. Tak wygląda sceneria wygenerowana z OpenStreetMap, gdzie mamy realistyczne ułożenie dróg, budynków i trakcji kolejowych i mostów. I ogólnie wygląda to całkiem dobrze. Niestety nie wszędzie się generuje ta sceneria, jak widać, ale tam, gdzie się generuje, tam jest. I wygląda to no, już dużo lepiej niż oczywiście każda inna opcja tutaj renderowania budynków we Flight Gear, jaką mamy. No i na koniec chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak po sobie posprzątać po generowaniu takiej scenerii. Dlatego, że na przykład zostaje nam baza danych w PostgreSQL. No i dobrze by było taką bazę danych usunąć, żeby to też nam nie zajmowało miejsca. No i do tego mamy komendę dropdb, czyli usuń bazę danych. Podajemy użytkownika, że to jest ten nasz domyślny użytkownik Postgres. I na końcu podajemy nazwę bazy danych. U mnie jest to Warszawa. I dajemy Enter. No i czy chcemy rzeczywiście usunąć? Potwierdzamy, że tak. Podajemy jeszcze hasło do naszej bazy danych. I baza danych została usunięta, tak? Czyli jeżeli już nie chcemy więcej generować z danej bazy danych scenerii, to możemy w ten sposób sobie usunąć bazę danych, żeby nam to niepotrzebnie nie zajmowało miejsca. A sama sceneria już jest, jej na przykład nie ruszamy i ona tam sobie siedzi w moje dokumenty Flight Gear Custom Scenery. Tak więc to tyle w tym odcinku. Teraz myślę, że każdy będzie mógł sobie z Was wygenerować taką własną scenerię i cieszyć się szczegółowymi zabudowaniami we Flight Gear. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć Wam.